wykorzystania sprzętu specjalistycznego, o którym wspominała ostatnio pani radna Ewa Kobielska. Konsultowałem się w tej sprawie z panem posłem Ostrowskim i między innymi powiedział, po pierwsze, że rzeczywiście jest ograniczony dostęp do specjalizacji, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony brakuje specjalistów, choćby dlatego, że opuszczają granice Rzeczpospolitej. I trzecia sprawa, z tego co się dowiedziałem, już od przyszłego roku rząd PiS-u przewiduje zwiększyć nabór do uczelni akademickich o 15%, tak żeby sukcesywnie wprowadzać więcej lekarzy, aby dbali o nasze zdrowie. To tyle, co uzyskałem w tym zakresie.